Wykonuję pracę praktycznie trzy zawody. Fryzjer, perukarz, charakteryzator. Znaczy jestem fryzjerką z zawodu, bo chodziłam do szkoły zawodowej, 3 dni do szkoły, 3 dni na pracę, na praktykę do zakładu fryzjerskiego, damsko-męskiego. Tam się uczyłam zawodu przez 3 lata, a później trafiłam do teatru dzięki 2 paniom, które były fryzjerkami. Jedna pracowała w tym zakładzie, gdzie ja się uczyłam, a druga pracowała tutaj w perukarni i stwierdzili, że mogłabym się nadać do teatru. I takim sposobem szef mój, pan Paruch, przyszedł do zakładu i po prostu mnie poznał. To ja byłam jego pierwszą uczennicą. On jak gdyby chciał mi wszystko przekazać, zresztą on nie był zazdrosny, on był szalenie, on się cieszył, jeżeli na przykład ktoś przyszedł i chciał się uczyć tego zawodu. Wymagał też, bo był bardzo wymagający, a przy okazji był bardzo sympatyczny pan, dbał o pracowników, to trzeba przyznać. Zawsze mówił, że on głośno mówi, nie krzyczy, tylko głośno mówi. Natomiast mógł od nas bardzo wymagać, bardzo, i być trudnym takim do współpracy. Pan Palu był właściwie, on był fryzjerem męskim i był perukarzem, znakomitym perukarzem, bo uczył się u swojego stryja, który był przed wojną i w czasie wojny był perukarzem w Cieszynie. Właściwie on robił te peruki, jego stryj. Natomiast pan Paluch Ryszta się uczył u niego w Cieszynie. Przychodził tutaj z perukami gotowymi i tutaj przygotowywał już aktorów do sztuki. Tosia Iskrzycka była świetną fryzjerką i ona mnie uczyła fryzjerstwa teatralnego. To jest zupełnie inna, to jest różnica między czesaniem współczesnym w zakładzie, a tutaj jest, trzeba do postaci zrobić tą fryzurę. No tak jak tu jest ta peruka, ona jest okresu baroku, więc to, żeby taką perukę zrobić, to tam jeszcze jest stelaż zrobiony. Tą perukę projektowała pani Ptak i wymyśliła, że ta peruka ma być wysoka na 60 cm, bo w tym okresie noszono peruki. Najpierw mierzymy aktorowi głowę bardzo dokładnie, później te miary przykładamy na głowę drewnianą i dopiero zaczynamy robić monturkę. I na tej monturce jest przygotowana peruka. Ta peruka jest, tu jest to szpanowanie, można zobaczyć, o proszę. Oczywiście włosy musimy najpierw przygotować, takie jakie są na projekcie, czy to będzie kolor szpaku, czy to będzie blond, tak jak jest tutaj. Wkładamy włosy do czesadła, mamy specjalne szydełko, gdzie tkamy sobie perukę. Włosy mają głowy i końce, nie możemy je pomieszać z głowami, końce z głowami, bo się zrobi mierzwa i nie rozczeszemy je później. Oczywiście perukę tkamy około 100 godzin, to jest samo tkanie 100 godzin, oprócz przygotowania włosów, tak jak mówiłam, i szpanowania. I też sobie nie możemy tatkać jak chcemy, tylko musimy dostosować je do fryzury, jaka jest na projekcie. Musimy tak samo tkać perukę w zależności od tego, czy ona ma być gęsta czy rzadka. Musimy patrzeć na budowę twarzy aktora, na rysy jego na twarzy, żeby peruka też nie zamykała mu twarzy. Urządzenie nazywa się tresbank, inaczej tresownica. I teraz będę robiła tresę. Tresę, która może służyć później do uczesania, jako dopinka do własnych włosów, do różnych sztuk, prawda? I w ten sposób robimy tresę. Tu mamy 3 takie punkty, gdzie łączymy te 3 nitki, łączymy w jedno i robimy
w sobie tresa. Tresa jest pojedyncza i podwójna. Ja w tej chwili robię tresę podwójną. Technicznie pokażę, jak się robi. Prawda? Tu mamy tak. Znowu przez dwa. Znowu przez jeden. Znowu przez dwa. I mamy, proszę zobaczyć, literę W. Mocno ściągamy. Łączymy razem i przesuwamy. Mamy gotowy warkocz. Tak jak wcześniej mówiłam, że tam robimy tresy, prawda? I tu jest tres zrobiony warkocz. Co się okazuje? Włosy są krótkie, a warkocz jest długi. Musimy go zszyć, dlatego żeby nam się rozwiązał. Robimy z włosów naturalnych, takie jak my mamy słowiańskie. Robimy z europejskich, robimy z azjatyckich, robimy z bawoła. I ze sztucznych też. Wymyślił pan Paluch, że można zrobić żyłki bardzo cienkiej, naturalne peruki. Tam są właśnie te dwie peruki z żyłki rybackiej. Jest jedna ta biała, taki platynowy kolor, którego ja sama farbowałam, bo żyłka rybacka jest bialusieńka, więc trzeba było na platynę zrobić. I to jest peruka dla pani, która gra główną rolę Królowa Margot. A druga peruka, ta czarna, to jest z obecnej sztuki z Faraona dla pani Marty Sawickiej. Trzeba było przygotować perukę tak, żeby ten włos, on nie sterczał, tylko że on był lejący, długi ma być. Nigdzie się nie ma podnieść. I to też ma duże znaczenie. Z włosów naturalnych tego byśmy nie uzyskali. Nie uzyskalibyśmy z żadnych sztucznych włosów. Tylko z żyłka rybacka ma to, że ona ma takie właśnie, robi tą płaskość taką. Ja swój zawód aktora uprawiam dość rzadko, ale kiedy go uprawiam, to wiem, że ten wieczór zawsze u mnie zaczyna się od wizyty w charakteryzatorni, gdzie się mogę oddać w ręce pani Marii, zamienić kilka słów. Zresztą pani Maria też jest człowiekiem obecnym w teatrze praktycznie codziennie. I mam takie wrażenie, jakby z tego teatru nie wychodziła. Zawsze widzę, przyjeżdżając do teatru, że jej samochód już stoi na parkingu teatralnym. Ja wiem, że ona jest wtedy u siebie w pracowni, przygotowuje jakieś zupełnie niezwykłe nakrycia głowy. Mówię o perukach, bo jest mistrzynią na skalę tego kraju zupełnie niepodważalną. Opowiadając o teatrze, nazywamy jego magią. Ta magia to są dokładnie ci ludzie, czasem nieopowiedzeni do końca. Czasem nie nazwani po imieniu, ale to oni stanowią o tej niezwykłości zjawiska, które nazywamy teatr. No, charakteryzację zaczynamy od godziny 18, godziny przed spektaklem. Po kolei w kolejce przychodzą aktorzy do charakteryzacji. Ja to muszę. O, chyba teraz. Biorąc pod uwagę fakt, że na życie włosów swoich nie posiadam, to całkiem sporo ich ubieram. Ponieważ to jest chyba jedyny przypadek. Jedyną taką rolę mam, w której ubieram perukę, a na tą perukę ubieram jeszcze perukę. Czyli po prostu mam dwa zestawy włosów i jestem, tak naprawdę oszukuję widza podwójnie, bo wychodzę do pierwszej sceny jako blondyn. W trakcie tej sceny przechodzę metamorfozę w bruneta, a na koniec po wszystkim, po całym spektaklu ściągam jeszcze to i zostaję po prostu łysy. To jest, lakierujemy włosy, żeby się nie zburzyły, bo jeżeli pan założy perukę tą drugą, więc musimy zalakierować, żeby nam później na scenie ściąga perukę, tą drugą peruczkę i żeby nam się nie podniosły te włosy. Można nosić włosy własnego porostu, nie wydając ani szelonga. Pod okiem pani Marysi to nawet ręka nie zadrży. Aktor generalnie powinien lubić się zmieniać. Ja bardzo lubię, jak mam jakąś taką charakteryzację, która mnie zmienia. Która zmienia moją twarz. Bardzo lubię taką charakteryzację, chociaż już dawno takiej nie miałam. Aktor powinien chcieć i lubić się zmieniać, tak, zewnętrznie, tak. Bardzo pomaga budować postać. Kostium.
Tak, kostium, charakteryzacja, tak. I tak postać czuje się dopiero na próbach generalnych, kiedy jest już charakteryzacja, kiedy jest peruka, kiedy są kostiumy, wtedy czasami jest tak, że się nagle coś otwiera i jakieś nowe kolory do postaci, no. Klejenie brody dwa razy w spektaklu, czyli przyklejenie, potem zdjęcie w trakcie jednego spektaklu i potem znowu przyklejanie, no to są uciążliwe rzeczy, czy brody, czy peruki, no bo nasza skóra dostaje tutaj w kości, że tak powiem, ale udało nam się tego uniknąć, akurat tu myślę o sztukmistrzu z Lublina, a poza tym takie przeobrażenia, no to jest dla mnie też wartość tego zawodu, że można być troszeczkę inaczej, można włosy zapuścić, blond, bo też w pewnych spektaklach miałem taką możliwość, więc przez 2 godziny człowiek czuje się dużo lepiej na przykład. Troszeczkę prawda. Teraz sobie będziemy przyklejać perukę. Jak tu przyszedłem, sobie usiadłem i się okazało, że jest taki luksus, że wtedy jeszcze świętej pamięci Rysiu Paluch, tak. Robił, mówię, no wow, no to tak. No ja miałem to szczęście poznać, tak, Rysia. No to człowiek tutaj legenda, historia tego teatru. No ale mamy to szczęście, że tutaj żywa historia jest z nami, bo Marysia to jest właśnie szkoła Rysia Palucha, to są te najlepsze, najpiękniejsze tradycje i przede wszystkim umiejętności. Nie wiem, czy Marysia o tym mówi, bo to bardzo skromna osoba, więc o pewnych rzeczach na pewno tutaj warto powiedzieć. Więc jesteśmy ogromnymi szczęściarzami, że mamy tak wspaniałą pracownię. Przydusiłeś mnie! Jeszcze mam ślad, o tu! Gdzie? Daj! Oj, daj zobaczę! Ale tego się lękasz! Mam pewien plaster na rany miłości! Ale myślałem o tym, jak szczęśliwym jest człowiek, który ma w domu 10 tysięcy talarów zakopanych w ogrodzie! No pod perukę zakładamy pańczochy. Dawniej zakładało się pan też, prawda? Ja siedzę w tym fotelu prawie umierający, a oni tylko czekają z pośmieszkami, żebym zdechł. Tutaj jestem Anselmem. To jest Anselm, to jest taki człowiek, który się zaleca do córki. Właściwie to ten skąpiec Harpagon chce wydać swoją córkę za tego Anselma, bo jest bogaty. Jest to człowiek dojrzały, rozsądny, doświadczony. Nie ma więcej jak 60 lat. I słynie z własnych dostatków. Ja nie pragnę wyjść za mąż, mój ojcze, jeśli pozwolisz. Jedno dziecko siedzi tutaj na drugim stanowisku. Pani Oriana. Oriana grano. Tak, Adam gra po raz drugi mojego ojca. Jestem przeszczęśliwa. Czekam na kolejne odkrycia naszego duetu. No tak, graliśmy w lalce, to znaczy Oriana grała, ja byłem jej ojcem. To główna postać. Ty byłeś po prostu. Ja musiałam grać. Także pani Maria, tu mnie przerabia na włoskiego emigranta, można powiedzieć, bo to się dzieje rzecz we Francji, ale ta moja postać właściwie uciekła z Neapolu, więc dlatego robi mnie do tego Włocha. Ślubu może nie dobrze, ale weźmie ją. Weźmie ją! To masz tę czapkę masz przypiętą? Tak, bo jak Rafał mnie, wiesz, bo jak staje na rękach, to ona spada. Aha. I on mnie bierze za głowę, nie? I zawsze jak mnie brał za tą głowę, to mi tą czapkę ściągał, wiesz? To przeklęte oczy śledzą wciąż co robię i myślują na wszystkie strony, czy by mi czegoś nie zwędzić. Dawaj oczy! Dlaczego miałbym coś zwędzić? Klejenie nie jest nieprzyjemne. Gorsze jest odklejanie, ponieważ klej działa w ten sposób, że się przykleja do skóry po prostu.
W związku z czym potem odklejanie tej peruki jest dość tam nieprzyjemne. Samo przyklejanie teraz nie. To wszystko jest ok. Natomiast odklejanie trzeba używać denaturatu, żeby to odmoczyć. Ja często nie używam. Marynia mówi, że zdzieram perukę ze skórą z głowy. No więc czasami musimy się zrobić tak, żeby było charakterystycznie na przykład, żeby nie było ładnie. Marynia mówi, że ze mną ciężko, bo ja jestem bardzo ładny i potem ciężko mnie, że tak powiem, oszpecić, no ale czasami trzeba. To był 2020. Także tutaj już miałam dwie panie, które mnie wprowadziły. No i fajnie, mogłam zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda po kolei, mogłam sobie zobaczyć co nieco spektakle. A zaczynałam od złego, od spektaklu i to był ten spektakl, już do końca zostanie moim ulubionym. Tak, wtedy z panią Marynią zaczynałam. No to był fajny spektakl, naprawdę. Robi raczej męskie fryzury, no i podkłady. Tutaj pani Marynia robi bardzo dużo z włosami, takie są dopinki, no jest to trudne, tak samo jak kręcenie termoloków, później z tego zrobienie fryzury, no jest tam tego dużo. Każdy spektakl opiera się na innej charakteryzacji. Jest bardzo interesująca i można dużo czerpać z niej przyjemności. Głównie lubię czesać fryzury i na klientach i również na perukach. Dzięki pani Marii. Myślę, że to mi bardzo dużo dało. Jeszcze tym bardziej, że pani Maria ma taki staż i taką jest nauczycielką, którą warto iść i warto od niej czerpać wiedzę. Myślę, że to mi dużo dało. I pewności siebie i dzięki pani Marii mam ten staż, który trzeba. Zespół Teatru Polskiego. Jest to niezwykle znakomicie śpiewający zespół teatru dramatycznego i byłoby grzechem nie wykorzystywać tego potencjału do budowania repertuaru Teatru Polskiego. Człowiek z La Manche. Musical, który sobie ukochałem już to z powodu młodzieńczych czytań Don Quixota Cervantesa, a potem kiedy usłyszałem muzykę i libretto Człowieka z La Manche, który, przypomnę, pierwszą premierę na Broadwayu miał bodajże w roku 67, więc możemy mówić o dość długiej historii tego musicalu, stwierdziłem, że ten zespół, ten teatr stwarza mi warunki do tego, żeby to marzenie spełnić. Pozyskanie takich aktorów jak Wiktoria Węgrzyn do roli Dulcynei, czy Rafał Sawicki do roli Don Quixota i Cervantesa, Tomek Lorek w roli Sancho Pansy, to były takie wartości, o których wiedziałem, że pozwolą mi zrealizować przedstawienie udane. Stare rozmyśla nad ludzką przemocą, aż wreszcie umysł jego ulega zamroczeniu. Zrzuca z siebie jarzmo normalności i wpada na myśl najbardziej szaloną, żeby zostać błędnym rycerzem. Cały zespół, ponad 20-osobowy na scenie, realizatorzy sprawili, że przez długie, długie lata ten spektakl był, no można powiedzieć, hitem tego teatru. Co to jest? Luko, jesteś! Co? Nie opowiedzę?
Zawsze tak jest, że oklaskujemy tych, którzy są na scenie, ale ja zawsze przy okazji czy premier, czy wszelkiego rodzaju rozmów o tym, jak funkcjonuje, jak pracuje Teatr Polski w Bielsku-Białej, ale oczywiście jest to właściwość innych teatrów również, na sukces takiego przedstawienia, szczególnie takiego ogromnego, pracują dziesiątki osób, których potem nie widać. W tak zwanym cieniu artystów pracują przecież i garderobiane, i pracownie teatralne, i charakteryzatorzy, i stolarze, rzemieślnicy wszelkiego rodzaju, krawcy przede wszystkim, a nad nimi czuwa grupa realizatorów, poczynając od scenografa, kostiumografa, przygotowania wokalnego, przygotowania orkiestry, nagrania. To wszystko jest ogromny, naprawdę ogromny oddział ludzi, niezwykle ciężko pracujących na ten sukces, który mieliście akurat Państwo okazję zobaczyć w tym pożegnaniu spektaklu, tak to nazwijmy, Człowieka z La Manche po 7 latach. Na ten sukces pracował wieloosobowy zespół Teatru Polskiego. Gdy zatrasnę przy koleniu, nie dbaj bracie o swój stan. Wszakże jestem też felcerem, który cię leczy. Powiem szczerze, jak zawsze jestem zauroczona, bardzo mi się podobało. No, aktorzy nasi uważam najlepsi są i co jeszcze mogę panu powiedzieć? No, wrażenia nieprawdopodobnie świetne. Bawiliśmy się znakomicie z mężem. Naprawdę bardzo się nam podobało. Bardzo mi się podobała charakteryzacja, kostiumy. Naprawdę wartało przyjść na ten spektakl. Teraz dobierzemy tą siateczkę. To jest tiun. Tiun, na którym się zarosty tka. Teraz musimy przypiąć tą perukę do głowy drewnianej takimi sztyftami perukarskimi. Przybijamy, prawda? No i taka peruka, która jest w tej chwili przypięta, ona idzie do prania w wodzie już pod kran. Siedem peruk miałam dzisiaj, które ja obsługiwałam dzisiaj, prawda? Siedem peruk. Tak, wszystkie te peruki trzeba wybrać, zakręcić. Teraz tą perukę zakręcimy. To jest peruka
do granicy, do sztuki pod tytułem Granice. Tutaj będę kręcę na klipsy, bo ta peruka będzie na fale czesana. Już muszę teraz znowu kręcić na klipsy, żeby powstała ta fryzura, która jest na projekcie, prawda? Tak przygotowane peruki są czyste i pachnące, ufryzowane i gotowe do następnego dnia. Całość czyszczenia i prania trwa kilka godzin. Ja osobiście nie miałem przyjemności znać pana Ryszarda Palucha, ale wiem o nim bardzo wiele. We wspomnieniach pani Marii, legendy naszego teatru, absolutnie cudownego człowieka i wspaniałej kobiety, a poza tym znakomitego fachowca. Myślę, że pani Maria tę legendę pana Ryszarda Palucha utrzymuje jako legendę ciągle żywą w tym teatrze. Myślę, że niewielu jest ludzi teatru tej klasy, tej wielkości i takich, o których właśnie wspominamy ciągle, niezależnie od tego, jak dawno od nas odeszli i jak długo trwa ta opowieść o nich, stanowi taką niezwykłą siłę tych opowieści, tej legendy i tego, że byli integralną zupełnie częścią teatru, niezapomnianą, jak się okazuje.